Magdalena i Tadeusz bardzo się do siebie zbliżyli. 44-latka zaufała mężczyźnie. Dziś po raz pierwszy zaprosiła go do siebie do domu. No to mamy chwilę dla siebie. Zrobiłam sałatkę z tuńczykiem. Lubisz? Uwielbiam. Ślicznie dziś wyglądasz. Jak zawsze. Dziękuję. Oho. Amelia czegoś zapomniała. W takim momencie. No trzeba przyznać, że ma wyczucie. Cześć, mamo. No, cześć, kochanie. Co ty tu robisz? Nudziło mi się w domu, więc pomyślałam, że wpadnę. A pan to kto? Dzień dobry, Tadeusz Lipski. Bardzo mi miło. Nie mówiłaś mi, że się z kimś spotykasz? No bo nie było okazji. Pan jest kawalerem, wdowcem? Mamo. Jestem po rozwodzie. Ma pan dzieci? Płaci pan jakieś alimenty? Mam dorosłego syna. Już nie płacę alimentów. A z jakiego powodu się pan rozwiódł? Mamo, co to za przesłuchanie? Kochanie, to są bardzo istotne sprawy. Jeżeli dwoje ludzi się rozwodzi, to znaczy, że jedno z nich musiało mieć coś na sumieniu. Zdrady, przemoc. Nikt nie rozwodzi się bez powodu. To nie jest twoja sprawa. Mogłaś zadzwonić i zapytać, czy mam czas. Spotkamy się kiedy indziej. Myślałam, że zapadnę się pod ziemię ze wstydu. Od razu go zaatakowała. No jak można być takim wścibskim? Jeszcze raz się tak zachowa, a przestanę się z nią w ogóle widywać. Córka bez przerwy mnie okłamuje. Amelkę też bałam u ci. Pytałam wnuczki, czy mama kogoś ma, to zaprzeczyła. Przecież ja jej źle nie życzę. Nieba bym jej uchyliła. A ona traktuje mnie ostatnio jak wroga.